Enderman Pet jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych petów na Skyblocku. Nie jest on może najpopularniejszy, ale zdecydowanie zasługuje na poświęcenie mu odcinka. Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam was po raz kolejny na Hypixel Skyblocku w trybie Iron Man. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się właśnie przede wszystkim Enderman Petem i jestem pewien, że części z was ten odcinek się naprawdę przyda. Ale może zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o mnie, to od 21 lutego 2020 roku chciałem zawsze dropnąć Enderman Peta i tak było to przed startem Ironmana, jeszcze na moim starym profilu. I nigdy dotychczas nie udało mi się właśnie tego peta dropnąć, dlatego stwierdziłem, że przyszła na to pora i właściwie na Ironmanie muszę go zdobyć. Ale po co mi jest ten pet? Jeżeli chodzi o mnie, to zaraz zresztą wam pokażę, że ma dużo więcej zastosowań poza tym, ale jeśli chodzi o mnie, to zawsze chciałem dropnąć legendarny wariant tego peta, ze względu na to, że posiada on specjalną umiejętność, która powoduje, że częściej dostajemy special zeloty. Jeżeli nie wiecie, w endzie jest pełno zelotów, które mają 13 tysięcy HP, plus są jeszcze zelot cruisery, które mają 65 tysięcy. W każdym razie, po zabiciu ich dostajecie bardzo niewielką szansę na to, że wydropicie specjalnego zelota i ten specjalny zelot da wam summoning Aya, który pozwala wam na przywołanie smoka. Jak się możecie domyślać, smoki są naprawdę przydatne. Z tego powodu zawsze zależało mi właśnie na tym, żeby zdobyć legendarnego Enderman Peta i móc efektywniej pokonywać właśnie zeloty, żeby po prostu móc smoków robić więcej. A po co mi więcej smoków? Proszę bardzo, to jest przyczyna. Ender Dragon Pet jest to drugi najlepszy pet w grze, a właściwie najlepszy pod niektórymi względami. I tak naprawdę to jest coś, co bardzo chciałbym zdobyć na Skyblocku, jest to jeden z moich głównych celów. No i dlatego też bardzo mi zależało na Enderman Pecie. No i teraz tak, chciałem dropnąć Enderman Peta, ale jak miałem to zrobić? Jeżeli chodzi o dropienie Enderman Peta, to dropi on z Endermanów, które znajdziecie w endzie. I z 4500, które są na samej górze, możecie dostać rarity od Commona do Rera. Potem z 6000 od Uncommona do Epika. No i część z was pewnie już wie, z 9000 Endermanów możecie wydropić od Rera do Legendarki. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy zastanawiacie się nad tym, jaka jest faktycznie szansa na wydropienie takiego Enderman Peta, bo o ile wszystkie inne rodzaje są jakkolwiek częste i... no, mówimy tutaj o szansie 1 na 10 tysięcy na takiego epickiego, to na legendarnego szansa wynosi tylko 1 na 166 667 Endermanów. I możecie się domyślać, to jest dużo. Na moje szczęście na Skyblocku istnieje parę rzeczy, które zwiększają tą bazową szansę, także na szczęście nie byłem zablokowany przy tym 1 na 166 tysięcy. Z tego względu, że po pierwsze mamy enchant taki jak looting i jeżeli posiadacie looting na 4 poziomie, co jest w miarę proste, jeżeli tylko i wyłącznie weszliście raz czy dwa na Jerry's Workshop, no to ta szansa już rośnie na 1 do 104 tysięcy, a jeszcze nie wspomnieliśmy o głównej kwestii, a mianowicie Petlucka i Magic Finda. Na Skyblocku macie dwie statystyki, Petluck i Magic Find, które zwiększają wam szanse na rzadkie rzeczy. Magic Find zwiększa wam szanse na ogólnie rzadkie rzeczy, Petluck zwiększa wam szanse tylko i wyłącznie na pety, no bo Petluck. Z tego też powodu zdecydowałem, że muszę wylevelować jakiegoś peta do Magic Finda i Petlucka, bo właśnie to jest mi potrzebne. I tutaj padło na Black Cata, bo tak naprawdę na tym etapie to był jedyny pet, który mógł mi z tym pomóc. I możecie zobaczyć, Black Cat daje nam 15 Petlucka i 15 Magic Finda, chociaż tak naprawdę to nie działa w ten sposób. To daje wam 15% więcej Petlucka i 15% więcej Magic Finda. Wiem, że to jest tak inaczej napisane, ale zaraz wam to udowodnię. Także właśnie zabijając te Endermany udało mi się wylevelować mojego Black Cat Peta na poziom setny i zaraz wam to pokażę. Wiem, stary klip, co zrobić. Udało mi się właśnie zdobyć Black Cata na level setny. I to oznacza, że mam w końcu pierwszego legendarnego Combat Peta, którego w ogóle udało mi się tutaj wbić na najwyższy poziom. Jest to w sumie cud, jak na mnie, bo szczerze, jeśli chodzi o kombatowe pety, to nigdy jeszcze nie udało mi się żadnego wylevelować, chociaż teoretycznie można by powiedzieć, że Tigera, bo mamy tyle expa, że mógłby być legendarny na levelu setnym, ale to wiecie, jakby musiałbym wciąż wydać i tak dalej, więc no, to jest pierwszy pet legendarny na setnym poziomie. I cieszę się naprawdę, bo Black Cat ogólnie jako pet jest naprawdę fajny. Nie dość, że zwiększa nam jakiegoś tam speeda, speed capa, takie pierdoły, daje nam jakąś tam inteligencję, to przede wszystkim zwiększa nam Petlucka i Magic Finda i to oznacza, że jest to naprawdę dobry pet do niektórych takich sytuacji, gdzie chcemy właśnie wydropić jakiegoś peta czy zdobyć coś rzadkiego. No i dzięki temu, że w końcu jest to pet na setnym poziomie,
no to mogę bez problemu dodać tutaj jakiś inny pet item niż Combat XP Boost. No to oznacza, że mogę dodać tutaj coś fajnego, co będzie nam lepiej tutaj działało. I w tym przypadku uważam, że świetnym pomysłem byłoby dodanie Lucky Clover Core'a. Znaczy Lucky Clovera w sumie, ale musimy go najpierw zrobić właśnie z Lucky Clover Core'a. Jest to tak naprawdę drop z czegoś takiego jak Carrot King. Carrot Kinga już kiedyś pokonywałem na Iron Manie, w sumie dlatego, że zależało mi na książce chyba Caster 6, jeśli się nie mylę. Trudno już powiedzieć, nie jestem przekonany, bo było to wiele miesięcy temu, ale udało mi się wtedy zdobyć właśnie jednego Lucky Clover Core'a i zaraz pójdziemy sobie na wyspę, przerobimy właśnie tego Lucky Clover Core'a na Lucky Clovera i dodamy sobie go na mojego Black Cat'a, żeby mieć dodatkowe 7 Magic Find'a. No i proszę bardzo, mamy tak naprawdę tutaj tego Lucky Clover Core'a. Potrzebuję jeszcze troszeczkę emeraldów. Mam nadzieję, że posiadam odpowiednią ilość. To chyba nie wystarczy. Musimy sobie jeszcze tutaj podejść. No, 4 staki. Mam nadzieję, że mój minion, którego w sumie traktowałem jako useless minion, on nie ma wystarczającej ilości. No i widzimy się już ponownie. Ja mam już tego Lucky Clover Core'a, mam przygotowane emeraldy i zdobycie ich zajęło odrobinę dłużej niż myślałem. Ale dobra, to oznacza, że mogę w końcu skraftować Lucky Clovera, więc spróbujmy sobie to ładnie zrobić. I proszę bardzo, jest Lucky Clover Epic Pet Item. No i w takim razie możemy sobie wziąć z powrotem Black Cat'a i możemy sobie go założyć. Więc w tym momencie mam w pełni wymaksowanego legendarnego Black Cat'a. Setny level, Lucky Clover i to znaczy, że mogę w końcu z nim fajnie farmić, bo no jest wymaksowany i to jest bardzo fajna rzecz. Także tak jak widzieliście, mój Black Cat został właśnie wbity na poziom setny i zdobył Lucky Clovera. Dzięki temu dostaję dodatkowe 7 Magic Find'a, dzięki temu pet itemowi, a dzięki setnemu levelowi po prostu no stwierdziłem, że mogę już dać ten pet item. No i przy okazji był to pierwszy mój legendarny, tak w 100% pet, który wbił level setny, co jest całkiem spoko. No teraz możecie zobaczyć, że dostał on nawet skina z halloweenowego eventu, jeśli się nie mylę, który był jakiś czas temu. W każdym razie tak, obiecałem wam, że wam pokażę, że ta szansa faktycznie działa procentowo, a nie tak jak moglibyście pomyśleć normalnie. No więc patrzymy. Petlak 82,8 i mamy multiplikatywne 15%. Także widzicie, tutaj nie dostajemy nic z Black Cat'a, a zwiększa nam się to właśnie przez pet perka, czyli omen, czyli właśnie perk Black Cat'a. No a tutaj jeżeli chodzi o Magic Find'a, to mamy dokładnie to samo, także działa to w ten sposób, że Black Cat faktycznie nie daje nam samej statystyki, tylko zwiększa. No jedynie mamy tutaj 7, ale to z pet itema. Także widzicie, wszystko działa tak jak wam powiedziałem. Tak jest. Kiedy miałem już Black Cat'a i właśnie Sorrow Armor, starałem się wydropić mojego Enderman Pet'a. I farmiłem go w momentach, kiedy było najefektywniej, czyli zwykle podczas Diany lub Atroxa. Diana daje po prostu dodatkowy petlak, dzięki czemu jest większa szansa na wydropienie peta. A Atrox teraz działa w sumie inaczej, ale kiedyś jestem przekonany, że zwiększał szansę na wszystkie rzadkie dropy, teraz zwiększa szansę tylko na rzadkie dropy ze Slayerów. Dlatego wtedy też próbowałem jego wykorzystywać. O nie! O nie! Jakby ja wam nie wiem co powiedzieć, zrobiło mi się tak gorąco jak to zobaczyłem. 134506 kili. Tyle mi to zajęło. O kurde. W teorii moja szansa to jest 1 na 26 tysięcy w tym setupie. To jest chyba najbardziej nieopłacalny grind, jaki kiedykolwiek robiłem na Skyblocku. Nie róbcie tego pod żadnym pozorem. To się tak bardzo nie opłaca. Przyznam wam szczerze, to jest drop, który chciałem zdobyć od kiedy w ogóle wyszedł Enderman Pet. Kiedy pierwszy raz w ogóle wyszedł update z petami. I zdobycie go teraz, bo nie wiem jak długo, ale pewnie rok, dwa, cokolwiek, nieważne. Cóż, nabiliśmy w tym czasie ponad 50 tysięcy kili na moim Final Destination Armorze. Z expa, który tutaj nabiłem, wiele razy robiłem eksperymenty. Zdobyliśmy miliony coinów podczas robienia tego.
i teraz mam legendarnego Endermana. Po 134 tysiącach kili udało mi się ostatecznie zdobyć tego legendarnego Enderman Peta. Ale wspomniałem wam, że to jest totalnie nieopłacalny grind i to jest coś, o czym nie mówiłem jeszcze na tym odcinku wcześniej. Ale jeżeli ogarniacie Skyblocka, to wiecie o takim NPC-cie jak Kat. I Kat służy do tego, żeby ulepszać nasze pety. Akurat teraz wam tego nie pokażę, bo zapomniałem o Blue Whale'u. Aczkolwiek mam epickiego Endermana i w tym momencie jakbym chciał go ulepszyć, to kwestia jest taka, że cena jego ulepszenia nie jest wcale aż tak duża. W sensie, na początku gry trochę to kosztuje, bo jest to 40 milionów na pierwszym poziomie, tam około. Jeśli się nie mylę, jest to 28 milionów na poziomie setnym, no ale 28 milionów coinów, a potencjalnie jakieś 100 kilkadziesiąt tysięcy kili. Widzicie, co jest bardziej opłacalne, prawda? Nie muszę wam mówić, że ulepszenie epickiego Endermana u Kat opłaca się znacznie bardziej. Zwłaszcza jeżeli ogarniecie mining setup wcześniej, a to bym wam polecał, bo naprawdę to, że nie zrobiłem wcześniej tego mining setupu na Ironmanie, bardzo mnie cały czas boli. No bo w tym przypadku to by było, no nie wiem, 2-3 godziny kopania gemstone'ów i w tym momencie mógłbym sobie ulepszyć tego epickiego Endermana, zamiast zdobywać jakieś 134 tysiące kili, co jest kosmiczną ilością. Ale najważniejsze jest to, że udało mi się dropnąć go. I prawda jest taka, że zawsze chciałem go dropnąć, a nie ulepszyć, więc byłem świadom, że ten grind się totalnie nie opłaca. Robiłem to wbrew sugestiom wielu osób, bo wiem, że wszyscy mi mówiliście, żebym go nie dropił, tylko ulepszał. Wiedziałem o tym wszystkim, ale no musicie mnie zrozumieć, po prostu bardzo chciałem sam dropnąć ten item. Ostatecznie skupiłem się na tym, żeby wbić mojego legendarnego Enderman Peta na level setny, czego niestety nie zobaczycie, w sumie nie wiem czemu tego nie nagrałem. Natomiast udało się go ostatecznie wbić na poziom setny, chociaż nie był to koniec, bo moje kolejne pragnienie tak naprawdę to było zdobycie go na poziom mityczny. Przez to, że zacząłem się skupiać już trochę wcześniej na Enderman Slayerze i do Enderman Slayera dodatkowy Combat Wisdom jest bardzo przydatny, bo po prostu bossy spełnuje się szybciej, no to zdecydowałem, że muszę zdobyć tego mitycznego Endermana i w międzyczasie jeszcze najpierw wbiłem 6. poziom Enderman Slayera. Jest? Jak widowił. Ale dobra, mamy Enderman Slayer level 6 i to oznacza, że odblokowaliśmy, proszę bardzo, recepturę, Gyrokinetic Wanda, Aspect of the Void, Atom Speed Katana i Sin Seeker Cypher. No i wtedy aż tak na to nie zwróciłem uwagi, ale oczywiście odblokowanie 6 poziomu Enderman Slayera odblokowuje nam, wiadomo, Aspect of the Void, czyli dość przydatną rzecz, ale przede wszystkim odblokowujemy Atom Speed Katana. I Atom Speed Katana to jest tak naprawdę główna broń do Enderman Slayera, poza może jakimiś broniami magicznymi typu Hyperion. Ale z takich zwykłych rzeczy to jest to główna broń, której możecie używać i no, odblokowanie jej spowoduje, że już niedługo będziemy mogli się właśnie zajmować bardziej Enderman Slayerem i właśnie do tego przyda się także Enderman Pet. Ale tak, przyszła pora na zdobycie mitycznego Enderman Peta. Próbowałem to zdobyć przez godzinę. Wczoraj. Widać, że moje RNG streamowe jest lepsze. Wiecie, co to oznacza, prawda? Musimy sobie wyjąć mojego legendarnego Enderman Peta. Musimy sobie kliknąć tutaj. Ile kosztuje to coinów? 700 tysięcy. Aha, 9 sekund. No to poczekajmy 9 sekund. Odczekajmy je kulturalnie. 3 sekundy, 2, 1. I proszę bardzo, wyjmijmy sobie te 700 tysięcy. Super. Teraz klikamy sobie tutaj. Ulepszamy sobie naszego Enderman Peta za te 700 tysięcy. I tak, mam czekać godzinę, ale tak, jestem w stanie przepłacić 500 bitsów. Tylko po to, żeby mieć to już teraz. Nie będziemy czekali godzinę na to, jakby wiem, że czasami powstrzymuję się z takimi wydatkami, ale nie dzisiaj. Mityczny Enderman to jest to, czego potrzebowałem. O, nawet nie wiecie, jak jestem z tego zadowolony. Ogólnie, mityczny Enderman działa w taki sposób, że daje wam dodatkowe 40% Combat Wisdoma na Endermany. No, a w tym przypadku taki zwykły Wolf, którego w ogóle nie miałem odpalonego, mijając, daje tylko 30, także jest to mega fajne. Także dzisiejsze efekty odcinka są naprawdę spoko. Mogliście na początku pomyśleć, że Enderman Pet to trochę syf i nic nie daje, ale prawda jest taka, że dzięki temu Enderman Petowi zabezpieczyłem sobie możliwość robienia w przyszłości tierów czwartych Void Gloomów. Co prawda nie jakoś szybko, ale żeby w ogóle je ukończyć i dostać Skyblock Expa i żeby skraftować parę dropów, jest to wciąż spoko.
Odblokowaliśmy sobie możliwość dużo bardziej efektywnego farmienia zelotów, żeby zdobyć w przyszłości Ender Dragon Peta, co także też jest mega, mega, mega przydatne. Chociaż mogę wam od razu powiedzieć, nie będę miał chyba zbyt dużego szczęścia do Ender Dragonów. Nie żebym coś sugerował, tak mi się tylko wydaje. No i poza tym udało się wbić 6 poziom Enderman Slayera, dzięki czemu udało mi się odblokować Atom Speed Katanę i myślę, że niedługo zajmiemy się tworzeniem jej i ukończeniem mojego pierwszego Void Glumata 4. No cóż, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, także jeżeli wam się podobał, to mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Nie wiem, czy zostawiliście dużo łapek pod poprzednim odcinkiem, bo... no, nagrywam te odcinki troszeczkę teraz na zapas, ale mam nadzieję, że zostawiliście w poprzednim i w tym. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie, ale będę bardzo wdzięczny. No dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja się z wami żegnam, miłego dzionka i cześć, cześć.